Jest z nami ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski. Zawsze wydawało mu się, że brązowe jest ciekawsze niż czarne. Co kryje się za tym zdaniem? Trochę historia mojego życia. Jestem księdzem cyzjalnym, natomiast kończąc maturę miałem swoją taką małą przygodę z kapucynami. Byłem na kapucyńskim obozie powołaniowym. I od tej pory przez cały czas habit kapucyński jest mi bardzo bliski. Czyli wzór świętego Franciszka jakoś księdza pociąga. Tak, no nie ma chyba chrześcijanina, który by się nie fascynował tą postacią, jeżeli kogo pozna. Radykalizm ewangeliczny, ubóstwo, ale jednocześnie też takie owoce, nie? Bo jeżeli spojrzy się na to, jak Franciszkanie ten świat opanowali, to można naprawdę podziwiać. A co szczególnie księdza ujmuje w postawie, w działaniu świętego Franciszka? Ja myślę, że jego ubóstwo, czyli poprzestanie na rzeczach małych, zwyczajnych, ubóstwo, które owocuje w jego przypadku, ale też w przypadku tych, którzy idą jego śladami, owocami pracy takiej duszpasterskiej, kasnodziejskiej, jakiejkolwiek. A czy w księdza życiu także można dostrzec taki element przemiany goryczy w słodycz, o której mówi święty Franciszek w swoich pismach? Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy, tak? No to jest i biblijne, więc... A Biblia jest w ogóle bliska mojemu życiu. Ale myślę, że i takie rzeczy doświadczam. Czy to w swojej takiej pracy duszpasterskiej, czy też w jakimś takim osobistym życiu. Że coś, co było gorzkie, co było trudne, co było ciemne, potem zamieniało się w coś, co jest przeciwieństwem tego wszystkiego. I co mógłby ksiądz powiedzieć w takich krótkich słowach tym, którzy jeszcze tutaj nie byli, którzy zastanawiają się, czy warto przyjechać? Jestem krótko tutaj, nie jestem cały czas. Byłem tylko godzinę przed mszą świętą i oczywiście w czasie mszy świętej, ale widziałem i na katechezie przed mszą świętą i w czasie mszy świętej takie duże zasłuchanie tych, którzy uczestniczą w Golgocie. Jeżeli ktoś szuka takiego pogłębionego spotkania z Panem Bogiem, to warto, żeby tu przyjechał. Ja na pewno będę zapraszał. Dziękujemy serdecznie.